Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu Wokół Cyklonu jest radny miasta stołecznego Warszawy Maciej Wąsik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czy zgadza się Pan z tym, że Warszawa rzeczywiście jest miastem Platformy Obywatelskiej? Że nie ma szansy wygrać wyborów? Nie, Warszawa nie jest miastem Platformy Obywatelskiej. Warszawa jest miastem, w którym został prezydentem olbrzymią większością głosów Lech Kaczyński. Warszawa jest miastem, które tak naprawdę wyniosła Lecha Kaczyńskiego do prezydentury Polski. Dlatego uważam, że na pewno nie można tak powiedzieć, że jest to miasto platformerskie. Oczywiście Platforma wygrała ostatnie wybory samorządowe i poprzednie w Warszawie, co nie znaczy, że zawsze będzie wygrywała. Ja myślę, że ludzie powoli otwierają oczy i widzą, jak bardzo nieudolne są rządy Platformy. Oczywiście Platforma stosuje pewne takie zabiegi, które sprawiają, że te poparcie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie, ale te zabiegi wkrótce się skończą, nie będzie po prostu na nie pieniędzy. Nieudolne rządy Platformy w Warszawie, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Platforma wbrew pozorom, wbrew takiemu mitowi, który potrafiła sobie w mediach wypracować, źle prowadzi politykę inwestycyjną. Inwestycje Platformy są niezwykle drogie i nie są kończone w terminie. To jest nieudolna polityka inwestycyjna. Zeszły rok, rok 2011, był rokiem, gdzie zrealizowano najmniejszy procent zaplanowanych funduszy na inwestycje od bodajże 9 czy 10 lat, jak sprawdzałem. Hanna Gronkiewicz-Waltz zbudowała sobie taki w mediach obraz, że jest nowoczesna, że prowadzi taką, rozwija Warszawę. To nieprawda. Zbudowano dotychczas jeden most przez 6 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Projekty do tego mostu zostały przygotowane przez ekipę Lecha Kaczyńskiego. Ten most jest droższy niż był zaplanowany i to też zbudowany nie do końca, bo miał być tramwaj z Bielan na Białołękę. Tego tramwaju nie ma, można przejechać tylko samochodem. Zresztą dojazdy do tego mostu po stronie praskiej nie są też przecież do końca ukończone. Takich przykładów można byłoby mnożyć. Jedno jest pewne. Wszystko to, co za czasów Lecha Kaczyńskiego kosztowało, powiedzmy, 100 w dziedzinie inwestycji budowlanych, teraz kosztuje dużo, dużo więcej, 150 albo 200. A jaki pomysł na Warszawę ma Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Warszawa powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. To znaczy, że to tak jak teraz, że ładujemy ogromne pieniądze w jakieś tam kluczowe inwestycje, tylko że także powinny rozwijać się dzielnice, szczególnie dzielnice prawobrzeżne, które zazwyczaj były zapominane w tych planowaniach inwestycyjnych. To, co robi Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest nazywane rzezią Pragi. Praga nie ma żadnych pieniędzy na rozwój. Oczywiście zbudowano tam stadion narodowy, ale on nie służy na co dzień mieszkańcom. To jest także źródło pewnych oczywiście dolegliwości dla mieszkańców Saskiej Kępie, bo co chwila, jeżeli to się dzieje na stadionie, tam jest zamykany ruch. I tak naprawdę Praga jest zapomniana. Miało powstać Muzeum Pragi. Muzeum Pragi nie ma. Rewitalizacja kamienic na Pradze Północ postępuje w sposób żenująco ślamazarny. Natomiast są pieniądze na fontanny na Błoniach nad Wisłą, które kosztują tyle, co renowacja kilku kamienic, a po prostu służą takiemu utrwalaniu takiego dobrego wizerunku Platformy Obywatelskiej, ale to jest tak naprawdę tylko woda, światło i dźwięk. Rzeczywiście przyjeżdżają wieczorem tam ludzie, oglądają, no i pani Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazuje się na tym tle jako dobry gospodarz, ale gdzie są pieniądze na kamienice, na renowację kamienic? Ostatnio podawałem na sesję Rady Miasta taki przykład, że oczywiście znajdują się pieniądze na remonty kamienic, na pracę, ale ostatnio oddanych. Ostatnio zbudowano dom taki z mieszkaniami komunalnymi na Pradze przy Białostockiej. Ten dom już się sypie, odpadają tynki, no i już jest ogrodzony, już stoją rusztowania, już trzeba wymieniać elewację. No, to jest właśnie taka ilustracja tej polityki inwestycyjnej Platformy Obywatelskiej. A jak można rozwiązać tę słynną sprawę kupców z podziemia Dworca Centralnego?
No, trzeba prowadzić politykę, która sprzyja rozwojowi tej klasy, która jest zawsze w każdym zdrowym państwie, państwie demokratycznym najważniejsza, czyli klasa średnia. Ci kupcy to klasa średnia. Zamiast im stwarzać warunki, czyli dawać czynsze, które by pozwoliły przetrwać, ich się po prostu wyrzuca, żyłując te czynsze, podnosząc daniny publiczne w sposób taki rozbójnicki. To jest taki haracz. Znaczy, brakuje pieniędzy, zatrudniliśmy za dużo urzędników. Chciałem tutaj podkreślić, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zatrudniła ogromną rzeszę urzędników, którzy w mojej opinii nie są miastu potrzebni, bo administracja ani nie działa sprawnie, ani nie działa szybciej, działa równie źle, jak działała przed zatrudnieniem tych osób, a może i nawet gorzej. A może i nawet gorzej, bo wystarczy pójść do urzędu i spróbować załatwić jakąś drobną sprawę, to zderzamy się z biuro, z takim biurokratycznym, biurokratyczną ścianą, z takim molochem, który jest naprawdę trudno przejść. I to właśnie zrobiła Hanna Gronkiewicz-Waltz i na to potrzeba pieniędzy. Kiedy była koniunktura gospodarcza, która była w latach 2005-2008 powiedzmy, wynikająca także z dobrych rządów PiS-u, to pieniądze na wszystko były. Kiedy zaczęły się być kłopoty finansowe, pieniędzy nie starcza. Trzeba zacząć sprzedawać srebra rodowe, czyli sprywatyzowała Hanna Gronkiewicz-Waltz PES. Za chwilę, jak nie mam, będzie próbowała prywatyzować wodociągi warszawskie. I te pieniądze są przejadane. Ale więc trzeba podnosić także daniny publiczne. Podatki w Warszawie, podatki lokalne są na najwyższym możliwym poziomie. Co roku ten poziom jest indeksowany o poziom inflacji, także ten podatek od nieruchomości jest bardzo duży. Bilety komunikacji miejskiej zdrożały maksymalnie. Za chwilę będą kosztowały 5 zł bilet jednorazowego przejazdu. No i rosną także, rośnie opłata targowa, wszystkie opłaty lokalne. No wszędzie, gdzie się tylko da, Hanna Gronkiewicz-Waltz ściąga pieniądze, żeby utrzymać całą swoją administrację i zapewnić jeszcze jak w miarę przyzwoity poziom inwestycji. Ale tak długo rządzić nie można. Warszawę czeka pewien krach. Prawdopodobnie rok 2013 będzie tutaj niezwykle trudny. A jak pan ocenia działalność członków warszawskiego PiS-u? Nie chodzi mi o radnych, tylko o normalnych członków w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie to, myślę, że raczej silna organizacja, opierająca się na komitetach dzielnicowych, które oczywiście trzeba rozwijać i jak najbardziej wzmocniać, ale ja czuję się zaszczycony, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości właśnie w Warszawie. Poznałem tutaj mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo ludzi, którzy społecznie dają mnóstwo energii dla dobra wspólnego, którzy przeprowadzają mnóstwo akcji lokalnych, różnych inicjatyw. No, cieszę się, że jest ich tak dużo. Przeprowadzam przecież na Warszawie, spoczywają zawsze obowiązki, organizacja wszystkich imprez ogólnokrajowych, które odbywają się w Warszawie. I myślę, że z tego wywiązuje się PiS warszawski bardzo dobrze. Oczywiście należy nadal pracować, nadal rozwijać, nadal ulepszać organizację, sięgnąć po ludzi, sięgać po ludzi z coraz to nowych środowisk, no po to, żeby przygotować się do tego, żeby wygrać wybory samorządowe w roku 2014, w co wierzę, że Warszawa będzie miała prezydenta, który będzie startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło w Warszawie i dzięki temu będzie mogło to miasto zreformować w taki sposób, żeby ono mogło funkcjonować, żeby to było miasto dla warszawiaków, dla mieszkańców, a nie dla administracji. A skąd pieniądze wziąć? Ale Warszawa jest i tak niezwykle bogatym miastem. Nie ma bogatszego miasta w Polsce. Nawet po tym zapłaceniu tego słynnego janosikowego, na który tak bardzo narzeka pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale od wielu lat nie potrafi się z tym zmierzyć. Powiem tak, że Warszawa ma mnóstwo pieniędzy, bo jest stolicą, ale także ma pewne obowiązki stołeczne. W moim przekonaniu nie należy likwidować janosikowego, bo przecież stawiamy w programie Prawa i Sprawiedliwości na zrównoważony rozwój. To znaczy, że
samorządy bogatsze, takie jak warszawskie, muszą wspierać rozwój tych samorządów na przykład na ścianie wschodniej, które nie mają pieniędzy na rozwój i nigdy nie będą miały, bo po prostu takie są uwarunkowania podatkowe, demograficzne i także historyczne. Natomiast Warszawa zasługuje na to, żeby Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę, taką nową ustawę, która da Warszawie pieniądze na pewne inwestycje. Żeby był to taki plan dla Warszawy, w związku z tym, że Warszawa jest stolicą, żeby to metro, które się buduje, można było finansować z pieniędzy centralnych, żeby te obwodnica, którą Warszawa po prostu potrzebuje kaniać dżdżu, bo nie ma żadnej obwodnicy Warszawy, żeby powstała normalna obwodnica, która ruch puści dookoła Warszawy, a nie przez centrum miasta. To są zadania, które powinny być finansowane, w moim przekonaniu, czy też współfinansowane z budżetu państwa, a nie tylko z budżetu Warszawy. I myślę, że to jest zadanie także dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszenie takiej inicjatywy, żeby pewne inwestycje w Warszawie były finansowane z budżetu państwa, bo to jest stolica, bo to jest wizytówka całego kraju i no i także cierpi w związku z tym na pewne niedogodności z tym związane. To tutaj są wszystkie demonstracje. Tych demonstracji w Warszawie jest mnóstwo, więc strasznie ciężko jeździ się samochodami po mieście. Warszawa jest w czołówce korków europejskich. No musi coś zrobić rząd, żeby tą sytuację zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.